27 lutego w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przy ulicy Trogutta odbyła się prelekcja historyczna pod nazwą Poszukiwania genealogiczne, jak udokumentować i badać historię swojej rodziny, prowadzona przez Bartosza Sitarza. Chcąc szukać naszych dawniejszych korzeni sprzed 80 lat, zazwyczaj musimy sięgnąć tam, skąd nasza rodzina przybyła. Często są to różne kierunki. Może być tak, że każdy, powiedzmy, z przodków przybył z innego rejonu Polski. Może to być Wielkopolska, Mazowsze, mogą to być Kresy Wschodnie, mogą to być także i inne kraje. Badanie historii własnej rodziny może być interesujące. Każda ma swoją historię, a jej członkowie aktywnie lub nieświadomie uczestniczyli w jakichś wydarzeniach historycznych lub byli uczestnikami procesów dziejowych. W domowych archiwach często można znaleźć dokumenty lub zdjęcia, które mogą świadczyć o tych wydarzeniach. Ważne jest, szczególnie tu można się zwrócić do najmłodszego pokolenia, do dzieci, do młodzieży, żeby kultywowali pamięć o swoich przodkach, żeby próbowali badać historię swojej rodziny, żeby rozmawiali z rodzicami, oczywiście z dziadkami, ze starszymi osobami, próbowali się dowiedzieć o ich przeszłości, o ich historii, o wydarzeniach, w jakich uczestniczyli, o tym, jak się kiedyś żyło, żeby wspólnie oglądali zdjęcia, oglądali pamiątki rodzinne. Jest to okazja i do integracji rodziny, i do tego, żeby poznać historię swojej rodziny i potem móc ją przekazać także kolejnym pokoleniom. Podczas prelekcji można było uzyskać odpowiedzi na pytania, jak i gdzie rozpocząć badania historii swojej rodziny, z jakimi trudnościami się zmierzyć, jakie dokumenty można odnaleźć w archiwach państwowych. Na spotkaniu można było zobaczyć wybrane dokumenty z prywatnych kolekcji oraz dowiedzieć się, na czym polega projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej. Historia naszej rodziny, historia każdej rodziny jest częścią historii całego narodu, częścią historii całego państwa polskiego. Tak naprawdę historia narodu składa się z takich cząstkowych historii poszczególnych osób, poszczególnych rodzin, nie tylko tych znanych z pierwszych stron gazet, z podręczników historii, ale tak naprawdę każdy w jakiś sposób w tej historii uczestniczy i każdy tą historię tworzy. Dlatego jest to część naszej przeszłości, jest to część naszej tożsamości, o której ją powinniśmy dbać, którą powinniśmy pielęgnować i którą powinniśmy pamiętać. Bartosz Sitarz to absolwent historii na Uniwersytecie Szczecińskim, pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie, autor książki Trudne początki o pierwszym powojennym pięcioleciu powiatu szczecińskiego oraz artykułów poświęconych historii lokalnej, m.in. Rocznik Historyczny Polic, Rocznik Chojeński oraz Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne. Jest pasjonatem historii najnowszej Pomorza Zachodniego oraz Polic i Szczecina.